jednogłośnie. Przechodzimy, drodzy Państwo, do kolejnego punktu. To jest punkt 10 i po tym punkcie zrobimy sobie przerwę. Drodzy Państwo, to jest projekt uchwały, w którym wnioskujemy do Prezydenta i Rady Miasta Krakowa pewne ważne dla naszej dzielnicy inwestycje. Inwestycje, których my sami nie jesteśmy w stanie jako dzielnica udźwignąć, ale też inwestycje, które wielokrotnie przewijały się wśród problemów naszych mieszkańców, wśród ich oczekiwań. To jest, wiem, że w pewnym sensie to jest taka pobożna lista życzeń, ale w związku z tym, że trwają prace nad budżetem na 2014 rok, no byłoby z naszej strony grzechem, zaniechaniem, jeżeli byśmy nie wyartykułowali w imieniu naszych mieszkańców tych oczekiwań, które dotyczą naszych spraw lokalnych, naszych najważniejszych inwestycji, które chcielibyśmy, aby znalazły się w budżecie miasta. Pozwolę sobie pokrótce o tych inwestycjach, o tych zadaniach powiedzieć. Przebudowa ulic Dolnej, Dolnomuńskiej, Stanisławy Wysockiej oraz dokończenie ulicy Strumyk. No to jest kontynuacja przebudowy ulic w Starych Czyżynach. Także mieliśmy narciarską przebudowę, teraz chcemy kolejne. Wszyscy wiemy, jaka jest infrastruktura w Starych Czyżynach. Trzeba to zadanie kontynuować. Tym bardziej, że ze strony miasta, ze strony prezydenta było już zapewnienie, że to zadanie będzie kontynuowane ze środków miejskich. Niemniej warto o tym pamiętać i warto to zasygnalizować. Potem drugi punkt to jest budowa krytego basenu przy szkole podstawowej numer 155, a więc to nasze czyżyńskie marzenie może w końcu uda się zrealizować. Jest dokumentacja, jest pozwolenie na budowę, natomiast niestety do tej pory nie znalazły się w mieście wystarczające środki na to, żeby tą inwestycję sfinansować. No to jest rząd kilkunastu milionów złotych, więc jest to dosyć znaczny wysiłek finansowy, ale wierzę w siłę argumentów naszych radnych miejskich i w siłę przekonania, że uda nam się może coś uszczknąć z tej inwestycji, tak żeby ją przynajmniej rozpocząć, żeby może jeśli nie w kolejnym roku, to w następnym, czy w następnych latach mieszkańcy mogli korzystać z tego basenu. Kolejny temat to jest wykonanie całościowego oświetlenia Parku Lotników Polskich oraz jego rewitalizacja. Pamiętacie Państwo, myśmy jeszcze w 2011 z naszych środków przeznaczyli 65 tysięcy złotych, o ile dobrze pamiętam, na budowę stacji trafo, dzięki czemu w ogóle możliwa była budowa oświetlenia Parku Lotników Polskich. To zadanie jest kontynuowane dzięki wsparciu naszych radnych miejskich ze środków miasta. Uważamy, że należy to kontynuować, oświetlić cały park, dodatkowo zrewitalizować, mam tu na myśli alejki i ewentualnie budowę jakiejś publicznej toalety. Musimy pamiętać o tym, że w pobliżu powstaje warta kilkaset milionów złotych hala wielofunkcyjna i dobrze by było, aby ci, którzy, jak wierzę, będą uczestniczyli w międzynarodowych imprezach odbywających się na terenie naszej dzielnicy w tym obiekcie, no będą również mogli cieszyć się urokami tego parku odnowionego, zrewitalizowanego. Stąd też ten wniosek. Potem jest budowa ogródka jordanowskiego wraz z boiskiem wielofunkcyjnym przy ulicy Sołtysowskiej. Również zadanie, o które upominamy się od wielu lat. W tej części Czyżyn brakuje tego typu infrastruktury. Nie ma nowoczesnego boiska wielofunkcyjnego. Stąd też ta inicjatywa. Potem jest uruchomienie działań Nowochódzkiej Akademii Seniora prowadzonych w remontowanym przejściu podziemnym pod rondem czyżyńskim. Drodzy Państwo, w przyszłym roku ma się zakończyć, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, przebudowa ronda czyżyńskiego wraz z remontem przejścia podziemnego pod rondem czyżyńskim. Ważne jest też, aby to miejsce żyło nie tylko gospodarczo, a więc żeby ci przedsiębiorcy, którzy dzisiaj tam funkcjonują, mogli tam dalej prowadzić swoją działalność. Dlatego tu jest ważne, żeby miasto nie podniosło im czynszów, żeby funkcjonowali na obecnych warunkach, ale też jest istotne, żeby to miejsce ożywić. Jest istotne wprowadzenie tam jakiejś działalności społecznej. Uważamy, że właśnie taka Nowochódzka Akademia Seniora, która już funkcjonuje, prowadzona jest przez Ośrodek Kultury Kraków Nowa Huta, przez Stowarzyszenie Przyjaciół Nowej Huty, żeby część tych zajęć była właśnie prowadzona tam,
żeby ożywić to miejsce. A to też jest ważne, po pierwsze dlatego, że Nowa Huta się starzeje i tego typu projektów będziemy potrzebowali coraz więcej. A po drugie to jest bardzo dobrze skomunikowane miejsce. Bo na Rondzie Krzyżyńskim przecinają się linie tramwajowe łączące wszystkie części Krakowa, a to dla osób z tej kategorii wiekowej jest niezwykle istotne, a mając świadomość tego, że na uruchomienie tej Akademii w tym miejscu no, będziemy potrzebowali jakichś większych środków finansowych na ten tak zwany rozruch, no wnioskujemy o to do budżetu miasta. Przebudowa ulicy Markowskiego to również zadanie, o które wnioskowaliśmy. Drodzy Państwo, czyli droga, która prowadzi do wyjątkowego w naszej dzielnicy obiektu, jakim jest Muzeum Lotnictwa. I sama też jest wyjątkowa, niestety nie w tym pozytywnym znaczeniu, ale w tym sensie, że wymaga nie tylko remontu, ale gruntownej przebudowy. Potem budowa przejścia dla pieszych przez ulicę Jana Pawła na wysokości Wężyka. Celem poprawy bezpieczeństwa, również wiele razy składaliśmy ten wniosek, chodzi o to, że jest tam niebezpiecznie i należy przebudować całkowicie to przejście, aby zwiększyć bezpieczeństwo pieszych, ale także kierowców poruszających się, korzystających właśnie z tej trasy. Potem budowa kładki nad Jana Pawła II, nad ulicą Jana Pawła II na wysokości Muzeum Lotnictwa Polskiego. Tutaj już był również temat poruszany. Chodzi o to, żeby skomunikować dwie części, dwa ciągi piesze znajdujące się po dwóch stronach Alei Jana Pawła. Dzisiaj, żeby przejść na wysokości Muzeum Lotnictwa Polskiego z jednego chodnika na drugi, no, trzeba pokonać dosyć sporą odległość. Natomiast taka kładka umożliwiłaby szybsze przemieszczanie się, tym bardziej, że no jest tutaj strategiczne dla naszej dzielnicy miejsce, jakim jest instytucja muzeum. I kolejne zadanie to jest przebudowa ulicy Niepokalanej Marii Panny. To jest również ważne zadanie, natomiast kosztuje kilkanaście milionów złotych ta inwestycja i tutaj jeszcze żłobek, faktycznie tak. Tak, tak. Jeszcze żłobek samorządowy, drodzy Państwo, rozbudowa żłobka samorządowego numer 12. No to jest postulat, który jest związany przede wszystkim z tym, że mamy jeden żłobek na terenie naszej dzielnicy, natomiast dzielnica się rozbudowywuje, powstają nowe osiedla, więc zapotrzebowanie na tego typu instytucje infrastruktury społecznej będzie niewątpliwie większe i stąd też ten postulat i przebudowa ulicy Niepokalanej Marii Panny. Również ważna inwestycja, której sami nie jesteśmy w stanie udźwignąć. Ta przebudowa jest szacowana na kilkanaście milionów złotych. Tyle, drodzy Państwo, z mojej strony otwieram dyskusję. Pan Jerzy Woźniakiewicz, bardzo proszę. Szanowni Państwo, no to niewątpliwie lista najistotniejszych zadań, jakie mamy do zrealizowania w naszej dzielnicy i być może, że będzie to dla Państwa niemiłą niespodzianką, ale w projekcie budżetu miasta, który będzie ujawniony za dwa dni, nie znajdzie się, z tego co wiem, niestety żadne z nich. No ale wszystko jeszcze przed nami, będzie etap procedowania budżetu, etap autopoprawki prezydenta, składania poprawek. Miejmy nadzieję, że przynajmniej część z nich uda się wtedy włączyć do projektu budżetu i umieścić w ostatecznym budżecie miasta, aczkolwiek no, nie możemy oczekiwać, że nawet większość uda się zrealizować w przyszłym roku, ponieważ ich kosztorys no, to kilkadziesiąt, jak nie jest to kilkadziesiąt milionów złotych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Czy ktoś jeszcze chciał? Pan Witold Dekielski, bardzo proszę. Ja ze zrozumieniem przyjmuję te słowa, które mówią o tym, że w budżecie miasta jest mało środków i dlatego ten nasz wniosek no, nie zyska sympatii. Prawnie tak. Natomiast można także pomóc organizacjom, które na przykład mogłyby organizować działalność tam w przejściu podziemnym w taki sposób, że to im nieodpłatnie mógłby zostać udostępniona powierzchnia i dla miasta to jest żaden koszt, tak? Można powiedzieć, że to jest utracony zarobek z tytułu czynszu, natomiast udostępnienie organizacji społecznej, która prowadzi tam działalność, na przykład dla seniorów, tak? Powoduje, że ta działalność tam się pojawia, mimo tego, że miasto nie poniosło kosztów związanych z,
no nie wiem, na przykład ze sfinansowaniem działalności Ośrodka Kultury, który taką działalność prowadzi, tak? Więc stwórzmy po prostu możliwość działalności dla tych, którzy taką działalność prowadzą za swoje pieniądze. No to moja propozycja. Dziękuję bardzo Panie Witoldzie, jest to jak najbardziej cenna sugestia. Ja nie poinformowałem Państwa, że my już rozmawialiśmy z Zikitem na temat właśnie przeznaczenia tam pomieszczenia na działalność Nowogródzkiej Akademii Seniora. Już mamy z ich strony oficjalną zgodę. Natomiast rozmawiałem też ostatnio z dyrektorką Ośrodka Kultury, z Panią Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Nowej Huty. No i chcemy właśnie faktycznie taką poszerzoną formułę, a więc nie tylko Nowogródzką Akademię Seniora, ale również różnego rodzaju organizacje pozarządowe, żeby tam mogły prowadzić działalność, bo to jest słuszny kierunek, żeby tam te organizacje, które są w Nowej Hucie, które działają, mogłyby się odnaleźć, a jest to ważna przestrzeń symboliczna, istotna dla całej Nowej Huty, także faktycznie w tym kierunku będą działania podejmowane. Czy jeszcze ktoś w dyskusji chciał zabrać głos? Nie widzę, w związku z czym zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję, drodzy Państwo, uchwała została przyjęta jednogłośnie, a teraz ogłaszam 5 minut przerwy.